Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest pierwszy odcinek z serii z gry Postal 2. Oczywiście Shared Pain, to tak. Więc cóż, co ja wam mogę powiedzieć o tej grze? Jeżeli ktoś z was tej gry nie zna, to powiem ci, że dziwny jesteś, naprawdę, bo ta gra jest na tyle znana, to jest klasyk. Jeśli chodzi o gry, to jest klasyk, naprawdę. To jest klasyk sam w sobie, nawet mógłbym powiedzieć klasyk, jeśli chodzi o dubbing polski w grach. Jeżeli usłyszycie, jakie dialogi tutaj padają i jak ten dubbing wygląda, czy wygląda, jak brzmi bardziej, to naprawdę niektóre teksty są świetne. Naprawdę nie wiem, czy któryś tekst jest tu taki badziewny totalnie czy coś, ale po prostu dubbing w tej grze jest kultowy, powiedziałbym. To jest coś jak, nie wiem, jak teksty z Gothica. Teksty z Postala, dwójki są niesamowite. Postal w ogóle to jest dosyć dziwna seria, można powiedzieć. Jest Postal jedynka, w którego się w sumie nie gra, bo po prostu tak, bo jest dwójka. Jest dwójka, w którą będziemy grać, która jest po prostu majstersztykiem według mnie, jeśli chodzi o całokształt. Naprawdę, gra, nie wiem, nie ma super realistycznej grafiki, czy nie wiem, realistycznych odbić, czegoś takiego, czy niesamowitej fabuły. Ta gra jest po prostu dobra sama z siebie. Tak, po prostu. Tutaj nic nie trzeba dodawać. To jest tyle, jeśli chodzi o dwójkę. A trójka to jeśli chodzi, jeżeli ktoś chociaż raz widział trójkę, to uzna chyba, jednogłośnie możemy tutaj uznać, że trójka to praktycznie nie istnieje, bo to nie jest Postal w sumie. Więc tak naprawdę cała seria Postala to jest tak naprawdę jedynka, bo tylko w... jedynka. Co ja pieprzę, dwójka. Bo tylko w dwójkę się gra. Więc cóż, mamy grę po polsku. To jest oczywiście wersja pudełkowa Postal X. Mam tam Postale jedynkę i do dwójki. Dwójkę z wszystkimi dodatkami, więc jest standardowo. Postal dwójka składa się z 5 dni. Od poniedziałku do piątku. W każdym dniu mamy do wykonania pewne zadania. Po ukończeniu tych zadań wracamy na chatę, zaczyna się kolejny dzień i tak dalej. No, w dodatku jest jeszcze sobota i niedziela. Ale to zobaczymy później, nagram jak nagram. Na razie zajmijmy się Postalem dwójką. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie grałem w tę grę i naprawdę what the hell, ta gra była, z tego co pamiętam, była świetna. Jak włączyłem opcje graficzne, to w sumie nie wiedziałem co zrobić, więc w sumie nie zaznaczałem jakoś najwyższych detali z racji tego, że nie wiem czy ta gra jest stabilna. No to po prostu dałem, żeby ręcznie mi tam, wiecie, gra rozdysponowała zasoby i żebym ja nie musiał detali sam ustawiać. Bo wydaje mi się, że wtedy będzie najbardziej zoptymalizowana gra. Trudność. Patrzcie, ile to jest kurna poziomów trudności. Jest tutaj mnóstwo. Wszyscy mnie nienawidzą, to chyba każdy będzie atakował czy coś. Łajzowaty. Zbyt łatwy. Bardzo łatwy. Łatwy. Wzburzony. Przeciętny. Agresywny. Trudny. Bardzo trudny. Maniakalny. Kopnięty. Porąbany. Wszyscy mnie nienawidzą. Oczywiście na przeciętnym będziemy grali. Nie chcę tutaj totalnego Saigonu. A nie ma co łatwiejszego brać, bo... Mówiąc to w klimatach Postala, tutaj troszeczkę inaczej będę komentował, bo będę starał się wbić w klimat Postala. Łatwy poziom w Postalu jest dla ciot, więc jedziemy na przeciętnym. A trudny jest dla szaleńców. Dobra, ukryj, rozporek, ja pierdzielę, nie pamiętam tutaj sterowania w ogóle. W menu głównym miałem ponad 400 klatek, więc nieźle. FPS-ów o to chodzi. Kop to jest Q, E to jest ukryj, R to jest rozporek, skok. Dobra. Postacią zmień broń, drugi strzał. Dobra, start. Poniedziałek. Słuchajcie, spodoba wam się ta gra na pewno. Jeżeli ktoś jej nie zna, to oglądaj hopie, bo ta gra jest naprawdę świetna. Niestety nie ma rozdzielczości HD, więc jeżeli będzie jakoś tak dziwnie na YouTubach wyglądać, to sorry. A nic za to nie poradzę. Welcome to Paradise. A, to miasteczko, w którym się będziemy poruszali, to jest Paradise oczywiście. Running with scissors. Scissors, nie scissors. Postal 2. Już się nie mogę doczekać, aż zacznę tę misję wykonywać, naprawdę. Jezu, ta gra jest wyborna. Zresztą zobaczycie. Przestanę gadać, będzie intro.
kurde! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Ała, cholera! Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia. Jezu, kobieto! Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. No żeż! Durny pies! Nie wypuszczaj psa! Cholera! I nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. To na pewno będzie ciekawy dzień. Spotkać się z Vincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Aha, mam cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest! Matko bosko, ta gra jest wyborna. Widzieliście już intro w tej grze? Ja pierdziule. Minęło 9 minut na gra... Już? Naprawdę? Lol. Przy tej grze czas biegnie bardzo szybko. Ja nie żartuję. Przy tej grze czas biegnie tak szybko, że to ciężko jest ogarnąć. Czy my tutaj możemy wejść? Podejrzewam, że tak. Nie pamiętam, co tu było, ale coś tu dało radę tutaj wejść. Zaraz zobaczmy, co tu chodzi. Tu jest wejście. Uuu, ja wiem chyba, co to jest. A nie wiem, czy chcę tam wchodzić, bo w sumie mam zapałki i nic. Aha, mam tylko zapałki. No to wejście tam może się... Ouch. No trudno. Dobra, wejdziemy tutaj na pierwszy ogień. Czekaj, na pierwszy ogień. Zapis jest F5, dobra. Najwyżej umrę! Mam 97 życia. Mam 97 życia. Co to? Tak, to jest to. To jest tu. Wiecie, co tu jest? Tutaj jest fabryka Arabów, a ja tam nie chcę iść na razie. Bo tam, jeśli chcesz tam pójść, to na początku gry to jesteś samobójcą. Ogólnie wejście na tam nawet później, w późniejszych etapach gry, też jest do dupy opcją, bo można tam bardzo, ale to bardzo łatwo umrzeć, więc ja na razie może się cofnę. Faktycznie tutaj była to było ta fabryka Arabów, dobra. Znaczy nie, że tam Arabów produkują, tylko Araby produkują. Taki żarcik. No dobra. To w takim razie wrócimy się. Musimy stąd wyjść. Skoro nie mogę tutaj nic ogarnąć, to stąd wyjdę. Nie warto się pchać w gips, naprawdę. Tam ci goście nie żartują. Oni strzelają od razu, jak cię zobaczą. Tam widzieliście jednego z daleka. Czekaj, mogę tutaj przybliżać jakoś? Tutaj tym zmieniam, ale prawym jak nacisnę, to nie mogę przybliżać, więc... Tym mogę iść. Kontrolem się skacze. Jezu święty. Nie, spacją też, dobra. A na przykład... Aha, to jest czat. Jeszcze zobaczymy na chwilę opcje jakieś sterowania, bo ciekawy jestem. Ruch. Kucanie. Zwrot w prawo. Jak ja ci... Wiecie, co ta gra mi mówi? Że żebym... Zwrot w prawo. Kontroler.
Ty, to można tutaj na padzie w to grać? O Jezu, to musi być tragiczne. Strzelanka na padzie musi być naprawdę poryta. Działania, rozporek R. Ja. Faktycznie, można na pada przejść. Nie będę takiej krzywdy sobie robił. Skok, ukryj broń. To E to jest ukrycie broni, dobra. Przyda się. Okrzyk padnij, G. Dobra. Ciekawe, zaraz tego użyjemy, zobaczę do czego to jest potrzebne. Paralizator, dobra. Przednia broń. Wyrzuć broń Z, dobra. Tak sobie mniej więcej ogarnę, wiecie o co chodzi. Użyj to jest Enter. Wyrzuć, następna rzecz. Right. Aha, to są nawiasy kwadratowe. Mapa F, leczenie T. Plus. Różne. Różne są niepotrzebne. Wyświetlanie. Gamma, sterowanie, dobra. Jedziemy. Leżeć. Aha, to w taki sposób działa. Dobra, na razie schowam broń. Tutaj, w tej grze. Ludziom nie może się spodobać to, że ktoś wtargnie do. No, wiecie, no może na początku gry nie będziemy tak szaleć. Chyba sobie daruję łażenie po domach. Na razie. Muszę jeszcze się przyzwyczaić do tej gry, pamiętam. Muszę. Nie pamiętam, tylko. Muszę sobie przypomnieć, jak ta gra wygląda i o co w tej grze chodzi. Bo dawno w to nie grałem, ale wiem, że dosyć łatwo jest tu sobie nagrabić, żeby ktoś chciał cię zabić, więc. Więc ja może sobie daruję. Wyjdziemy może stąd, bo mam już dość. Zobaczmy. Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy, ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. Dobra, mamy gazetę. Jak ktoś chciał sobie posłuchać, to sobie posłuchał. Czy poczytał? Też może być. Patrzcie, kurde. No, tekstura płaska, ale dosyć ładnie to wygląda. Aby ukryć broń, nie pożałujesz, jeśli to zrobisz. A, to po prostu jest jawna informacja, że jeżeli będziesz chodził z wyciągniętą bronią, to w końcu możesz się dowiedzieć, dlaczego to jest zły pomysł. Więc po prostu ja sobie daruję. W ogóle w domach u ludzi są czasami bronie. Dosyć interesujące bronie, więc. Zobaczmy, jak my tutaj mamy mleko. To może najpierw po mleko pójdziemy. Może to będzie przynajmniej łatwa misja. Bank. To tutaj jest? W tą stronę? Znaczy w tę stronę? Nie, to tu jest. Dobra, elefant. I od razu mówię, nie wiem, czy jak się ładuje lokacja i czy jak się zapisuje gra, to czy przypadkiem nie ma ścin takich? Znaczy wiecie, że na przykład zetnie tak, że mi komentarz zetnie. To wolę nic się nie odzywać podczas tego, więc od razu mówię, ty, a można tu wejść? Może tu coś jest? Wiecie, ja teraz równolegle też w Harry'ego Pottera gram, więc. Jakby szukanie znajdziek mi trochę w. O! Ha! Opłacało się! No, ładnie. Karabin szturmowy dostałem. 35 naboi, ale zawsze coś. Lepsze to niż zwykły Glock, nie? Zobaczmy, tam jest jeszcze jakieś wejście do czegoś. Jest w sumie nie wiem co. No i dalej chyba nic tutaj nie ogarniemy, to mogę się wrócić. Chyba, że jeszcze coś jest. Nie, wątpię. Dobra. Dude, możesz zejść? Dziękuję. Tak, nie wiem. Pierwsze moje zetknięcie z tą grą nastąpiło nie wiem kiedy. Ale to musiał być naprawdę bardzo ciekawy dzień. Nie wiem, co tu się może stać, ale wejdziemy. Już mi lepiej. Użyłeś? A po co mam używać? Czekaj. Mogę to jakoś wczytać grę? Jest jakieś szybkie wczytanie? Czy nie mo? Dobra, trudno. Jak użyłem apteczki, to użyłem apteczki. Chciałem ją podnieść, żeby sobie później użyć, ale nie wiem, czy tu jest taka opcja w ogóle. O! Benzyna. Nieźle. Czekaj. Broń to będę miał. A, Glocka na razie, póki mam jeszcze amunicję do niego. Jeżeli będą jakieś ciekawsze rzeczy się tutaj działy, to wtedy wyciągnę karabin maszynowy, ale nie wiem, czy jest póki co. Wiem, że ktoś mnie goni albo chce zabić już. Ale może nie. O, cześć! Co tam, gościu? Gdzie ja jestem? O lol, na jakieś zaplecze wszedłem. Ale fajnie. Cześć! Co mi powiesz? Nic. Coś tacy kurna nierozmowni jesteście, chłopaki. Naprawdę. To tędy wszedłem sobie. Zobacz. Ale tu fajno. O! Mogę.
Mogę się w lustrze przejrzeć. Czekaj. Można na ludzi szczać, tu naprawdę, jeżeli ktoś nie zna tej gry, to radzę się zapoznać, bo to jest tytuł jedyny w swoim rodzaju. Możemy na górę wejść? Cześć. Ty tu nierozmowni ludzie, do każdego podchodzę, a on nic. Mam nadzieję, że mi dupy nie odstrzeli, jak tutaj gdzieś wejdę. Oby nie. Kamizelka. Ale już mam jedną, to starczy. To tutaj będę mógł kamizelkę zdobyć. Luz, rozumiem. Fajnie, fajnie. Dobrze, dobrze. Słyszy mi. Kurna, gdzie ja wlazłem? Powinienem misję wykonywać. Cześć. Co mi powiesz ciekawego? Nic. Też jesteś nierozmowny, jak twoi kumple. Szkoda. Gościu, powiedz coś. Daj sobie szansę, wykaż się. Dobra, apteczek nie będziemy. Moment. Aha, czyli on nie chowa apteczek do tego. Szkoda, kurna. Nie chowa apteczek do ekwipunku, tylko od razu ich używa. Co za kurna debil, no trudno. Weszliśmy sobie tutaj, to co my możemy jeszcze obczaić? Możemy sobie pochodzić po tej lokacji. Jak widzicie, póki co, moje szukanie po lokacjach nie było wcale taką złą opcją, bo zdobyłem a to. Jakieś tutaj rzeczy... Ała! Dobrze mówisz, kolego. Ała! Mnie to też zabolało. Ja pierdzielę. To w taki sposób działa. A, kaktus kuje. Na to nowość. Tu mamy sklep, w którym możemy się w mleko zaopatrzyć i to w sumie nie jest taka zła opcja. Czekaj. Dobra, tą broń mam pod tym. Łyżu, co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio. Pytam serio. Ja nie mogę, teksty są super w tej grze, naprawdę. Czekaj. A jest mleko. Gdzie mogę znaleźć mleko? A, tylko dla obsługi. Niewierni, precz, Habib. I tyż na początku nie radziłbym wam tam wchodzić do bo można gorzko tego pożałować. Naprawdę, uwierzcie mi, nie jest dobrą to opcją. Prościzna. Tam też są Araby. To nie tylko w tamtej fabryce, ale tu też są Araby. Zapłać w kasie. Albo nie. Cena 5 dolarów. Nie no, zapłacimy. Nie chcę tutaj na początku sobie Saigonu robić. Czekaj, gdzie jest tutaj? Zapraszam ponownie! Przynieś mi tu giera z czołem! Coś byś chciał? To nie jest galeria! Żeby się gapieć! Możliwe. To będzie 20 dolarów! Zobaczmy. Tak, tyle wystarczy. Dziękuję. Proszę, dziękuję. Idź. Zajeboza! Zajeboza! Pójdziesz dalej, czy nie? Przynieś mi tu pieniądze, proszę. Coś byś chciał? Wepchnął się. Ale normalnie bym chciał teraz łopatę wyjąć i go w łeb strzelić, ale nie. W pierwszym odcinku powstrzymamy się od brutalności. O! Za twoje czystą wizytę! Zapraszam ponownie! Jezu, uwielbiam dubbing w tej grze, naprawdę. Czołem! Coś byś chciał? Proszę, dziękuję. Dziękuję! Idziemy. Dobra, mleko ogarnięte. Habiby by mnie zaczęły gonić, jakbym nie zapłacił. Za 5 dolarów oni by mnie zabili, naprawdę. Tak działa ten naród. Tu nie, ja mówię poważnie, to jest tragedia, ale tak wygląda. Nwon? Co to? Cześć. Opa, można deski pospieprzyć i możemy wejść. Jej! Ciekawe, co my tu znajdziemy ciekawego. Habib! Nie, Habiba nie ma. Miejmy nadzieję, że nie będzie. Araby są naprawdę przesrane, więc... Wolę się z nimi nie zaczynać. Ale tutaj możemy powoli. Taki, wiecie, sniki. Ale no... Się zastanawiam, po co ja tu wszedłem, bo tutaj nic nie ma w sumie. Żadnej broni, nawet jakby tu była broń, to by był sens. A nie ma broni, więc nie ma sensu. Zaprawdę, powiadam wam. Aha, czyli po prostu ruina, w której nic nie ma. Miało sens wchodzenie tutaj. Bardzo miało sens. I teraz się zastanówmy nad jedną rzeczą. Czy nie? Najpierw muszę wziąć czek. O Boże, to wzięcie czeku będzie tutaj trudne. Od razu mówię. A to nie, jednak... Nie będzie się dało bez brutalnego rozwiązania tego wykonać.
Chyba się nie będzie dało. Chociaż w sumie, wiecie co? Muszę przejść tędy. Tam jest ten, no dobra, mamy tylko 3 zadania, czasami są 4 chyba, nawet 5, nie wiem, 5 było w jakimś dniu. Już nie pamiętam, cholera, dawno w to grałem. Może tu coś jest. Ten dude nie ma takiego sprintu jakiegoś, tylko ma taki ten? Chyba taki tylko. Nie pamiętam, w każdym razie nie widziałem tego w opcjach, więc bardzo możliwe, że to jest maksymalne. Patrzcie, nawet tekstury są spolszczone. Super. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. Nawet tekstury są spolszczone w tej grze, to jest właśnie fajne. To jest super. Okej. Okej. Więc cóż. Cóż my musimy się robić? Musimy odebrać czek od naszej tutaj, z naszej roboty, czy też organizacji. No i ten czek jest tam na końcu drogi. Możemy, wiecie co możemy zrobić? Możemy kota złapać. A wiecie po co? A zaraz wam pokażę. Tylko kurna, czy da się go tak na łyso złapać bez karabinu? A po co mi karabin? Aaa, dowiecie się. Ale nie wiem, czy chcecie wiedzieć, chociaż nie, chcecie wiedzieć, na pewno chcecie wiedzieć. Chodź tu, kocie! Jestem satanistą, złożę cię w czarnej mszy, chodź to kurwa. Kurde, przepraszam. Przeklnąłem chyba niechcący, dobra, wytnie się, to się wytnie. Słyszycie? To po co to oglądasz? Oni ci powiedzieli, że gry są złe. Czemu to oglądasz dalej? Kot gdzieś mi spieprzył. Miałem go złapać. Chciałem go złapać i pokazać wam jedną ciekawą rzecz po stalu, ale niestety chyba nie będzie mi dane tego zrobić. Szkoda, bo to by było ciekawe. No ale trudno, jak się nie da, to się nie da. Jak się nie da, to nie będę tego robił. A tutaj zejdziemy, co tu jest? Aha, takie zejście po prostu. No, myślałem, że to będzie coś ciekawszego. Jaka broń ciekawa, albo co innego takiego nie ma. Niestety nie ma, tu nic, co by mnie mogło zainteresować. Wiecie co? Nie, nie pójdziemy jeszcze do tamtej organizacji w tym odcinku. Bo powiedziałem, że ten odcinek nie będzie brutalny, tak? I nie jest. Na razie wszystko spokojnie, zaczyna się delikatnie. W pilocie zawsze jest tak spokojnie i dopiero później tak pieprznie akcja. Chociaż pilot ma w sumie, odcinek pilotażowy ma w sumie zachęcać do... Ten. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Sprawdzimy, czy ta broń faktycznie działa. Kurna, działa. Dobra. A na przykład spróbujemy czego innego. O tego. No cześć. Co słychać? Hehe. No i co? Lepiej ci? Oj, laska. Ja muszę od niej uciekać, bo ona mnie może podpalić, jak tylko do mnie... Dzisiaj jest pierwszy dzień końca waszego życia. Właśnie, jak ona do mnie podbiegnie i mnie dotknie, to mnie podpali, tak. Właśnie dlatego muszę uważać na tych takich biegających i podpalających. Ło, zabiłem tego kota, myślałem, że nie trafię. Przepraszam. No niestety, a dobrze, że to tylko gra. Dobra, dobra. To już mam teraz tak około 100% więcej dislike'ów niż zwykle mam, bo zabiłem kota. Ale też zabiłem człowieka, patrz jak się fajnie zjarała. Uwielbiam, uwielbiam mordowanie ludzi. Chociaż w sumie tu... Wygląda na to, że utknąłeś. Cholera, potrafię zabić ludzi na tak rozmaity sposób. A utknąłem w samochodzie, to ma sens. Dobra, wiecie co, tu skończymy faktycznie ten odcinek. Było szalania trochę, żeby nie było, że odcinek jest taki... Szczelanka bez szczelania, to macie. To jest strzelanka? No ja sobie w sumie taki trochę, dobra. Więc to tyle na ten odcinek, w następnym się dopiero zajmiemy czekiem i podejrzewam ten czek cały ogarniemy, bo tam, wiecie, no, dzisiejszy odcinek trochę tam zajął, to gadanie wstępne i tak dalej. O, ty czek, ty, nie, to panie władzo, okej, nie, wszystko w porządku i nie było, nie, tak spokojnie, te ciała to same się, sama się ta babka spaliła, a kot to zżygał się normalnie i umarł, tak, no zdarza się, nie? Zdarza się, czy nie? Jeź! Odwróć się. Oto bilecik. Schowaj zaganiacza. Co, mam się dać zakuć? Posrało cię. Kolego. Wystarczy tylko od nich odpowiednio długo uciekać. Tam jest benzyna. Dobra.
Ty, nie, mam lepszy pomysł. Wytrzymali są. Strasznie wytrzymali są. Przyznam. Nie! Odejdź, babo. Mnie tu nie ma. No, jak się dobrze ukryjemy i policjanci nas nie zauważą, to ten pasek zejdzie. Miejmy nadzieję, że zejdzie. Mnie nie zauważy. Chyba faktycznie stracili zainteresowanie. Mhm. Możliwe, możliwe. Dobra, na razie, cześć, chłopaki, dziewczyny. O kurna, gdzie? Dobra. Myślałem, że się zablokowałem, ale żyję. Moment, tu była jeszcze benzyna, tylko gdzie? Pszyf, dobra. Podchodzi do mnie babka z bronią i chwilę później tak. A nie, idzie dalej. To jest piękno w postalu, naprawdę. Nie mogę zadzwonić, nie wiem, co ja mogę zrobić w ogóle z gotówką w tej grze. Mogę ją mieć. Tak. To mogę robić. Znaczy mogę mieć, czekaj. No 19. Podejrzewam, że nigdy nie będę miał tutaj niczego za dużo. Ta gra aż tak mnie nie ułaskawi. Jesteś zwykłym gościem, myślałem, że jesteś policjantem. Masz szczęście. Jedź! Idiota. Uwielbiam to grę. Dobra, w tym miejscu kończymy, bo naprawdę to już jest wystarczająco i odpowiednio dużo na dzisiaj, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.